Witamy w programie 60 sekund z LPG. Dziś odpowiemy na pytanie, czy samodzielne tankowanie autogazu jest trudne. Samodzielne tankowanie LPG nie jest wcale skomplikowane, a procedura wygląda następująco. Podjeżdżamy pod dystrybutor, wyłączamy silnik, zaciągamy hamulec ręczny. Następnie odkręcamy korek lub otwieramy klapkę wlewu benzyny, jeśli tam właśnie mamy zawór tankowania gazu. Po czym bierzemy pistolet z dystrybutora, podłączamy go i blokujemy. Teraz wciskamy i trzymamy przycisk na dystrybutorze do momentu napełnienia zbiornika lub uzyskania pożądanej kwoty. Potem zwalniamy blokadę, odpinamy pistolet i odwieszamy go na dystrybutor. Trzeba zrobić to dokładnie, bo źle odwieszony pistolet uniemożliwi zapłacenie za paliwo w kasie. W końcu płacimy, wsiadamy i odjeżdżamy. Łatwe, prawda? W razie problemów można zaś poprosić obsługę stacji o pomoc. Samoobsługa jest bardzo popularna za granicą, ale o tym opowiemy w innym odcinku. A na dziś to wszystko. Jeżeli macie pytania dotyczące autogazu, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi w naszym programie, przesyłajcie je na adres 60 sekund@gazeo.pl. Do zobaczenia!